Jest takie powiedzenie, że często najgłośniej krzyczy łapać złodzieja, sam złodziej. To daje do myślenia. Warto na przykład przeczytać książki Stanisława Obirka, Artura Nowaka dotyczące sytuacji zdarzeń, które zachodzą w Kościele hierarchicznym w Polsce, między innymi tytuł Gomora, i tam na pewne rzeczy autorzy zwrócili uwagę. I w kontekście tej tęczowej zarazy, to znaczy co? Że arcybiskup krzyczył. Bo... że arcybiskup Jędraszewski prawdopodobnie, oczywiście nikt tego, nikt nikogo za rękę mówiąc, obrażowo nie złapał, też jest osobą nieheteronormatywną.